Cześć, czołem, jestem Veda i dzisiaj zagramy sobie w Amnesia Custom Story pod tytułem Can't Remember Continuation, stworzoną przez Marv Studios. I biednej nocy budzimy się w naszym łóżku i nie możemy sobie przypomnieć, co się stało przez ostatnie dni. Znasz to uczucie, ale co jest grane? Zacznijmy. Okej. Więc to jest kontynuacja do innej historii pod tytułem tym samym Can't Remember. I widzę, że już od razu było ostre chlanie. Albo piłeś mocz. Cóż, wychodzi na to samo. To ja wezmę to. Czy to była... Tak, to była Biblia. Ty. Może coś tutaj jest? Mam jakąś latarnię? Nic. To mam oliwę. Oczywiście to się otwierają. Okej. Mam bardzo piękny dom. Mam dla ciebie odpowiedź. Nie pamiętasz. Ale zgasło światło. Mr. Bonin. Ciekawe, kim jesteś, panie Mr. Bonin. I co ty robisz w moim domu? Sądzę, że nie te drzwi. Sądzę, że to jest Laudanum. Z zewnątrz. Tu też nie. Może przesunę to jakoś? I się wydostanę oknem. Nie wierzę, że to się udało. Chwila. Zamknąłeś się po to tylko, żeby się ktoś przygniótł belką albo rozwalony, dostał się do ciebie przez rozwalone drzwi, czemu tu kapie krew? A nic nie ma. Coś miałem zrobić. Mementos. Dobra. I tak się nie boję już potworów. Tyle razy już grałem w to, ale że nie muszę się ich bać. Ręka. I chyba tym miałem otworzyć drzwi. Spróbujmy otworzyć te drzwi. Co się działo? Nic nie widziałem. Potion. Sanity potion. Fuck! Zbroja, nigdy nie wolno ufać. Świnia, martwa świnia. Pełna krwi. O, to jest moje. Moje? Jezu, kurwa, pierdolona Chrysta. To nie jest Mr. Bonin. Jest, mogę się zapewnić, że to nie jest Mr. Bonin. Nie, to na pewno nie jest Mr. Bonin. Mr. Bonin nie żyje. Sad face. Cześć, Mysza, słuchaj, uważaj. Może nie uda im się przedostać przez okno. Hej. Cześć, Ela. Miło cię widzieć w kolejnym custom story. Znowu. No to cholery. A z tego pana dużo nie zostało, jak widzę. Pana, dlatego że tu pani nie ma. Nie widziałem jeszcze żadnej pani oprócz... Jakie tam było? Outside. Kurwa. Klucz, właśnie, klucz. Chwila, jakie było? Jak było tej lasce? Na pewno nie czaszka. Pan czaszka mnie zdradził. Nie. Chwila, dramatyczny nauk. Nie. Justin, właśnie, Justin, on się nazywa Justin.
czemu 3 razy wypowiedziałem jej imię? Justin. Justyna. Wszystkie Justyny w sumie są takie powalone. Więc mamy miasteczko. No już czuję, że będę derpić jak cholera. Znajdź ocalały. Beczka, ty nie żyjesz? Okej, okay. Gdzie jest twój mod? Tu jest twój mod, dzięki. Shit. Bardzo shit. Kurwa, nienawidzę, gdy mi poczytano jest tak wspaniale, że mi się kręci w głowie cały czas. Nie widzę Beaty. Widzę ją. Tym razem nie będę się bawić w otwieranie, zamykanie drzwi od szafy. Ostatnim razem to się bardzo źle skończyło. Jela mnie znalazła i mnie zabiła. Ale mały zerk? Poszła sobie? No to wygląda. Cicho. Sądzę, że to nie było z tego, ale się przyda. Nie ma nic więcej. Chyba poszła sobie na amen. Dobrze, ma mod. To na co mi mod? Świetnie, może zajść inne domy. Ty jesteś tekturą. Nie jesteś domem. Kolejny list. Okej. Sekretna dźwignia. Dziwne tekstury. Sekretna dźwignia. Gdzie do cholery jest sekretna dźwignia? Dom z tektury. O, głupie krzaki, które mnie zaczepiają. W tym domu byłem. Może po nim? O nie, znowu się zbugowałem, prawda? Albo coś mnie wciąga. Fuck. Brawo dla mnie, zbugowałem się znowu. Takie właśnie dźwięki wydaje moja poza. Może jak przesunę do siebie skrzynkę, to mi się uda stąd wydostać. A skrzynka się nie buguje. Świetnie. To oznacza, że muszę zacząć amnezję od początku. Zaraz wracam. Okej, odbudowałem się. Trzeba znaleźć. Tego wcześniej nie widziałem. To nie wygląda jak dźwignia. To też nie. Gdzie może być ukryta dźwignia? Jakby ten mod mógł zadziałać. Ale coś czuję, że tak nie będzie łatwo. To by było za łatwe. Nie. Dźwignia. Chciałbym zanieść dźwignię. Jeżeli jakakolwiek tu do cholery istnieje. Nie będę wchodzić znowu po dom. I tak tam chyba nic nie ma. Świetnie. Kolejne dziwne drzewa, na które się spinam. On był tutaj.
Ta-da! No, ale otwórz się. Jej. Sayonara? Czy to jest bezpieczne? Nie wydaje mi się. Ale idę, bo jestem odważną suką. Fuck! Chyba miałem to zdobyć. I cześć, nara, do widzenia, pa. Jeżeli w ogóle jeszcze jesteś. To było szybkie przedstawienie się z wszystkimi trzema potworami. Może Zofii. Tak czy siak miałem coś połączyć chyba. Nie otwieraj menu, dopóki nie wejdziesz na samą górę. Właśnie. Dziękuję. Dobra, kutko. Tylko ty i ja i moje młot i moje dłuto. Jeb. 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 To ja zamknę ze sobą. Bye. Okej, okay, po chuj tu są schody, skoro to jest tektura. Ach, te cięcia budżetowe w grach, Jezu Chryste. Co się wydarzyło? Nie sądzę, żeby był żywy. Zdecydowanie nie jest. Fuck! Jest Shiona. Aaaa, tęskniłem za nią. Bardzo. Nie. Przepraszam. Przepraszam. Krzęcie się. Czyli muszę przejść jakoś inaczej. Ty. Co to ma znaczyć? Zobacz, jak to jest zbudowane. Widzisz? Nie widzisz. Bo jesteś tu pustą zbroją bez duszy. Musi być jakieś dodatkowe przejście. Dziwne. Może chcecie tego? Czemu zabraliście mi moją krew? Okej. Nie, co ty, aż tak wysoko nie jest. Co do cholery tutaj się dzieje? Zdarzuje pan Jaha. Pojawiały się wszystkie trzy potwory w ciągu 10 minut, może 5 nawet. Co ja gadam, jakie 3? 4, bo jeszcze wody. I nagle straciłem przytomność. Te drzwi? Te drzwi? Co tu zrobić? Tak szansie. Pa! To chyba mi uratowało, tak? Nie? Nawet nie wiem. O, jeszcze widzę go. To długo się spada. O. W końcu. Nie, to jednak nie było wyjścia. Któż mógłby się spodziewać? Dobra, ale co teraz to mam zrobić, kolego? Aha. Co do cholery się dzieje w tej amnezji? Znaczy sobie mam wrażenie, że co amnezję trafiam, to trafiam na coraz gorsze historie. Niż powinny być. Jestem cały czerwony. I na pewno nie jestem tam, gdzie wcześniej byłem i cały czas się trzęsę. Mam padaczkę. Zbyt czasie? Serio? Ja i moje niemoralne żarty. Nie jestem poprawny politycznie. Co na to poradzę? Dziękuję, że przestałeś się w końcu trząść. To jest bardzo pomocne. Ok.
Hej. Więc kolega cześć. Wolności. Byliśmy cienku. Tam jesteś dla mnie, to jest lada, 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 lada. Ja wcale nie jestem uzależniony od Laudadum, nie patrzysz tak na mnie dziwnie. Wolność. Może powinien zostać w tych jaskiniach? Jak dobrze pamiętam, potwory nie potrafią się czołgać. Przynajmniej nie z tych innych historii. Się już boję o pełne konwersje, w których są prawdopodobnie także inne potwory. Kurwa, jak macie zamknięte. Nie ma nic tu przydatnego, tu też nic. Bardzo zabawne, bardzo zabawne. Nie ma czego tego rozwalić. Chyba, że wezmę jakiś kamień. Albo skrzynki. Musi... Nie, skrzynka nie pomogła. To może ten kamień. Jest za... ciężki? To może to. Najwidoczniej z tym nie mogę za bardzo skoczyć. Nie? Weź sobie takie coś. Pospieram to, też nie? Cholera, jeszcze się zablokował. Będę się jakoś móc stąd wydostać. Myślę, że to jest popsuta tekstura. Cóż, może się wrócę? Może czegoś z celi zapomniałem? A bóle dano. Celo? Zostawiłem coś tutaj? Oprócz zmienizny. Cholera, nie widzę nic przydatnego. A tam? Nie. Nie, co? Na co mogłaby mi gra pozwolić? Ale jest cholerę przydatnych tam rzeczy. No chuj, będę stać tam i kombinować, co mam zrobić. Chociaż się zaśmieję, gdy będzie chodziło o to, żebym walnął drzwiami w drugą stronę. No bo... fuck logic, right? Po co nam logiczny sens? To jest amnezja. Nie potrzeba logicznego sensu. Trzeba na potworu. Spróbujmy. Nie. A przy czegoś się też nie da. Skorzyść też się nie da. Więc jestem zgubiony. To może drzwi mogłem wyważyć? Cholera wie. Ja nie mam pomysłów, co mógłbym tu uczynić. Młota nie mam. Niczego nie mam. No na litość kurwa boską. Co z tą grą uczynić? Czemu ty się nie chcesz wydostać? Kochałem cię mocno. Kiedyś. Dawno temu. I don't know what the fuck I am doing. Really. Seriously. I don't know. Kurwa. Na pewno nie może być koniec tej historii. Dobra, się zapaliłem. Mój mózg mnie boli. Um.